Rozdział 11. Deszcz z nieba nad Kananem. W wersetach 10 do 12 rozdziału 11 5 Księgi Mojżeszowej Mojżesz odmalowuje przed oczyma ludu obraz upragnionego kraju. Wielką jest różnica między Egiptem a Kananem. W Egipcie plony były owocem wielu wysiłków człowieka. Inaczej było w ziemi Pana. Tam ludzka ręka nie była w stanie nic zdziałać, zresztą nie było to też potrzebne, gdyż Kanan orzeźwiany był ożywczym strumieniem deszczu z nieba. Sam Pan czuwał nad krajem i poił go deszczem wiosennym i jesiennym, podczas gdy Egipt zdany był na swoje własne środki zaradcze, Kanan zależny był od Pana, który nie spuszczał z niego swego oka. Mowa Egiptu brzmiała: mój jest Nil. Czytamy o tym w Ezechiela, 29 rozdział, 3 werset. Podczas gdy nadzieją Kananu był strumień Boży. W Psalmie 65 od 10 do 14 wersetu znajdujemy ujmujący opis warunków w ziemi Pana z punktu widzenia wiary. Bóg napawa zagony i równa skiby ziemi. Uniża się, by sprawować poniekąd służbę rolnika dla swojego ludu. Jego radością jest czuwanie nad wzgórzami i dolinami swego umiłowanego ludu. Oświecać je promieniami słońca i wylewać nad nimi orzeźwiający deszcz. Gdy kwitną tam winnice, figowce i drzewa oliwkowe, a gdy doliny wypełnione są po brzegi, powiewającym na wietrze zbożem, zaś bujne pastwiska pasącymi się stadami, przydaje to chwały jego imieniu. Tak mogło i tak winno było być zawsze, gdyby tylko Izrael żył w posłuszeństwie wobec świętego zakonu Pana. Wersety od 13 do 15. Wzniosłym i świętym przywilejem Izraela było miłowanie Pana i służenie Mu, zaś przywilejem Pana było błogosławienie i uszczęśliwianie Jego ludu. Rezultatem posłuszeństwa Izraelitów miało być szczęście i żyzność kraju. Lud i jego kraj byli całkowicie zależni od Boga. Ich zaopatrzenie pochodziło z nieba. Jak długo zatem żyli w ochotnym posłuszeństwie? Niebo dawało rosę, deszcz zwilżał pola i winnice, zaś żyzna ziemia wydawała obfity plon. Jeśli by Izrael zapomniał jednak o Panu i zaniedbał sumienne wypełnianie jego cennych przykazań, niebo miało zamienić się w miedź i żelazo. Susza, klęska głodowa i nędza były skutkami nieposłuszeństwa. Jakże miałoby być zresztą inaczej? Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać. Lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały. Księga Izajasza, rozdział 1, wersety 19 do 20. Wersety te zawierają ważne, praktyczne pouczenie dla Kościoła Bożego. Chociaż nie stoimy pod zakonem, jesteśmy jednak powołani do posłuszeństwa i jeśli przez łaskę Bożą
wiedziemy życie nacechowane ochotnym posłuszeństwem, otrzymamy obfite duchowe błogosławieństwa. Nasze dusze będą pokrzepiane, zaś my sami wydawać będziemy owoc sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Jak widzimy to w liście do Filipian, 1 rozdział, 11 werset.